Witam Państwa, jest poniedziałek, 28 października, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Nie żyje legendarny rosyjski antykomunista Włodzimierz Bukowski. Wczoraj wieczorem w brytyjskim Cambridge zmarł Włodzimierz Bukowski, walczący z komunizmem, rosyjski dysydent, obrońca praw człowieka i pisarz. Przyczyną śmierci był zawał serca. Bukowski miał 76 lat. Bukowski urodził się w rodzinie o polskich korzeniach. Jego pradziadek brał udział w powstaniu listopadowym, został wzięty do niewoli i zesłany na Syberię. Od młodości sprzeciwiał się komunizmowi, rozpowszechniał opozycyjną prasę, organizował protesty w obronie opozycjonistów. Władza sowiecka skazywała go za to na pobyt w szpitalach psychiatrycznych i więzieniach. W 1976 roku został wymieniony za sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chile, Luisa Corvalana. Od tego czasu żyje na emigracji. Popierał stanowczą politykę Ronalda Reagana, sprzeciwiał się uznaniu pierestrojki, twierdził, że miała ona na celu zwodzenie społeczeństw i państw zachodnich, aby utrzymać władzę w Rosji. W okresie rozpadu Związku Sowieckiego postulował utworzenie Międzynarodowej Komisji do Zbadania Zbrodni Komunistycznych i procesu sądowego na wzór procesów norymberskich. Krytykował również Unię Europejską, którą nazywał Związkiem Socjalistycznych Republik Europejskich. Kilkukrotnie gościł w Polsce, m.in. w 2005 roku na spotkaniu w Lublinie pokazywał podobieństwa Unii Europejskiej i Związku Sowieckiego oraz ich wspólny rodowód. Mówił wtedy: po znalezieniu i przebadaniu pewnych nowych, tajnych dokumentów w Moskwie, szczególnie dokumentów z okresu rządów Gorbaczowa z lat 85-91, mogłem stwierdzić fakt, że Unia Europejska została rozmyślnie stworzona dla wspólnej przyszłości. W połowie lat 80. koszt utrzymania imperium był już ponad siły Związku Sowieckiego. Z drugiej strony w tym samym czasie europejska lewica, socjaliści, socjaldemokraci, eurokomuniści doszli do wniosku, że również znaleźli się w kryzysie i potrzebują zmian. To wszystko razem pokazało zarówno sowieckiemu kierownictwu, jak i europejskiej lewicy, że muszą połączyć swoje wysiłki, żeby przestawić system i próbować uratować tyle socjalizmu, ile się da. W tym czasie obydwie strony doszły do wniosku, że mogą to osiągnąć przez opanowanie projektu Unii Europejskiej i niejako odwrócenie go do góry nogami. Pierwotnie projekt europejski to był otwarty wspólny rynek i około 95 roku wszystkie bariery celne zostały zniesione, osiągnięto swobodę przepływu towarów i pracy. Oni chcieli przejąć ten projekt i przekształcić go w jego przeciwieństwo, w federalne państwo europejskie. Ważne jest, żeby o tym pamiętać. To jest istota dzisiejszej Unii Europejskiej, mówił Bukowski. Dokładniej swoje poglądy na Unię Europejską Włodzimierz Bukowski przedstawił w książce Unia Sowiecka, czyli czy Związek Europejski, czyli dysydent w archiwach Gorbaczowa. A więcej o tym za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. ABW zatrzymała podejrzanego o szpiegostwo dla Rosji. W czwartek funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Warszawie Piotra Eś, podejrzanego o popełnienie przestępstwa szpiegostwa na rzecz Rosji. Jak ustalił portal TVP Info, mężczyzna pracował w Agencji Mienia Wojskowego. Podczas zatrzymania funkcjonariusze ABW przeszukali miejsca zamieszkania i zatrudnienia mężczyzny. W toku przeszukań zabezpieczono nielegalnie posiadaną krótką broń palną i amunicję, jak również nośniki elektroniczne i dokumenty. Służby przeszukały także mieszkania znajomych Piotra Eś, tam również znaleziono nielegalnie posiadaną broń palną i amunicję. Piotrowi Eś postawiono zarzuty usiłowania działania na rzecz obcego wywiadu, posiadania broni palnej i amunicji bez zezwolenia oraz posługiwania się sfałszowanym dokumentem. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił śmierć przywódcy Państwa Islamskiego. Donald Trump powiedział wczoraj, że przywódca Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi zginął w wyniku operacji amerykańskich sił specjalnych. Bandyta, który chciał tak bardzo zastraszać innych, spędził swoje ostatnie chwile w całkowitym strachu, panice i obawie, będąc przerażonym amerykańskimi oddziałami idącymi po niego, mówił Trump. Stwierdził, że Baghdadi pod koniec swojego życia płakał i ukrył się na końcu tunelu bez wyjścia, gdzie wysadził się wraz z trójką dzieci. Zginął jak pies, jak tchórz, przed śmiercią płakał i histeryzował, podkreślał Trump. Abu Bakr al-Baghdadi kierował organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie od 2010 roku, kiedy było jeszcze częścią Al-Kaidy.
W innej operacji amerykańskich wojsk specjalnych zginął rzecznik państwa islamskiego Abu al-Hasan al-Muhajir, prawa ręka Bagdadiego. Rząd wysyła antyterrorystów na protestujących w Iraku. W trakcie protestów w Iraku w ostatni weekend zginęło 63 osoby, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych. Premier kraju Adil Abd al-Mahdi zarządził użycie wszelkich możliwych środków do stłumienia protestów. W weekend przeciw protestującym wyszły jednostki antyterrorystyczne i zaczęły aresztować dziesiątki ludzi. Wobec protestujących używany był gaz łzawiący i gumowe pociski. Protesty w Iraku trwają od początku października. Irakijczycy sprzeciwiają się korupcji wśród rządzących oraz powszechnemu bezrobociu. Demonstranci uważają, że rządzący blokują powstawanie nowych inwestycji i odbudowę kraju po latach konfliktów religijnych. Narzekają na przerwy w dostawach wody pitnej i prądu. Przypominają, że 25% młodych Irakijczyków nie ma pracy. Część demonstrantów domaga się ustąpienia rządu premiera Adila Abd al-Mahdiego. Protesty w Iraku trwają od początku października. W pierwszym tygodniu w protestach zginęło 157 osób, ponad 6 tysięcy zostało rannych. Policja stłumiła protesty, używając ostrej amunicji. Wprowadzono też w niektórych miastach godzinę policyjną. Na początku października w Iraku odcięto dostęp do internetu. Są to pierwsze protesty w Iraku, które narodziły się dzięki mediom społecznościowym, a nie nawoływały do nich partie polityczne. Dla komunistycznych Chin uniwersalne prawa człowieka nie istnieją. Komunistyczne Chiny oświadczyły w ubiegły czwartek, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalne prawa człowieka. Podczas spotkania wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Federiki Mogherini i chińskiego ministra spraw zagranicznych, strona chińska odrzuciła poparcie Unii Europejskiej dla uniwersalnych wartości zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciele komunistycznych Chin powiedzieli, że prawa człowieka powinny być mierzone dobrobytem i satysfakcją obywateli i nie można mówić o uniwersalności tych praw. Katolicki synod chce poluzowania zasad celibatu i wprowadzenia nowego grzechu. Złagodzenie celibatu, zwiększenie roli kobiet, wprowadzenie grzechu ekologicznego to postulaty obrad zakończonego synodu amazońskiego. W sobotę wieczorem opublikowano dokument końcowy synodu dla Amazonii. Jedną z kwestii omawianych na synodzie była mała ilość powołań w regionach Amazonii. Uczestnicy synodu zachęcali do rozważenia udzielenia święceń kapłańskich żonatym diakonom stałym, aby mogli sprawować sakramenty. Postulowano również zmianę roli kobiety w Kościele. Konieczne jest, aby podjęła ona z większą mocą swoje przywództwo w Kościele i aby było ono uznawane i promowane poprzez wzmocnienie jej uczestnictwa w radach parafialnych i diecezjalnych. Napisano w dokumencie, postulowano przyznanie kobietom ról lektora i akolity. Omawiano też potrzebę utworzenia rytu amazońskiego. W czasie synodu postulowano ogłoszenie grzechu ekologicznego, rozumianego jako uczynek lub zaniedbanie względem Boga, bliźniego, wspólnoty i środowiska. Jest to grzech przeciwko przyszłym pokoleniom i wyraża się w działaniach i przyzwyczajeniach prowadzących do zanieczyszczania i niszczenia harmonii środowiska, wykroczeniom przeciwko zasadom współzależności i zrywaniem sieci powiązań między stworzeniami. Ostateczną decyzję w sprawie postulatów podejmie papież Franciszek, który do końca roku ma przygotować podsumowującą synod adhortację apostolską. W czasie mszy na zakończenie synodu papież stwierdził, że Ziemia jest siostrą. Nie wystarczały błędy przeszłości, by przestać rabować innych i zadawać rany naszym braciom oraz naszej siostrze Ziemi. Widzieliśmy to w pokrytych bliznami obliczu Amazonii, mówił papież. Wcześniej w dokumencie roboczym synodu Ziemia kilkukrotnie została nazwana matką. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Idź Pod Prąd na żywo 28 października w poniedziałek. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie. Witam Ciebie, witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy o kimś, kogo znaliśmy. Spotkaliśmy w 2005 roku w Lublinie. O legendarnym antykomuniście, rosyjskim dysydencie, pisarzu, obrońcy praw człowieka w Związku Sowieckim, który przez 12 lat był więziony w sowieckich obozach karnych, zakładach psychiatrycznych i w więzieniach. O Włodzimierzu Bukowskim, który zmarł wczoraj 27 października. Podano, że powodem jego śmierci był zawał serca. Bukowski miał 76 lat, zmarł w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Do Ciebie pytanie, dlaczego Bukowski był legendą, dlaczego był tak ważną postacią? No, był antykomunistą. I to antykomunistą, który wprowadził metody walki z komunizmem, do których komunizm nie był dostosowany. Komunizm był dostosowany do wyłapywania tajnych agentów z Zachodu, do walki ze zbrojnym podziemiem, to właśnie wyklętych. Praktycznie wymordowano przy milczącym współudziale Kościoła rzymskokatolickiego, który w 1950 roku podpisał umowę z komunistami, że będzie zwalczał właśnie bandy podziemia, że nie pozwoli księżom mówić coś dobrego o nich i tak dalej, to Państwo znają. Włodzimierz Bukowski to trochę późniejszy już czas opozycji, czyli lata 60. i 70. I on stwierdził, że nie uda się komunizmu zniszczyć takimi metodami, powiedzmy szpiegowsko, zbrojno, jakimiś tam, nie? I rozpoczął tak zwany opór papierowy, opór biurokratyczny. Bo na papierze w Związku Radzieckim to wszystko dobrze funkcjonowało. Była i piękna konstytucja. Broniąca praw człowieka. Ależ również. Oczywiście wszystkie jak republiki. Jak mówił niedawno Justin Huskins z Heartland Institute w Idź Pod Prąd. Wszystkie republiki, gdyby tylko zechciały, mogły opuścić Związek Radziecki. Tak jak Unię Europejską. Nie, no to w ogóle nie było żadnych problemów na papierze. Nie? I on najpierw oczywiście skazywany na psychuszki, czyli na domy wariatów, bo taka była wtedy linia, że wrogów państwa komunistycznego, no to się im robiło papiery, że są szaleni i zamykało się w psychuszkach. Między innymi o tym dzisiaj tam mówią media, że on to ujawnił, że to były takie fałszywe diagnozy i w rzeczywistości skazywanie na dysydentów czy opozycjonistów, którzy krytykowali władzę komunistyczną. On potem został jeszcze do kolonii karnej, na syłkę i tak dalej. Tu taka ciekawostka. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego ten Włodzimierz Bukowski jest taki do nas podobny. No właśnie. W takim sensie, dlaczego choć Rosjanin, to myśli po polsku. Po polsku to ja rozumiem wolnościowo, nie? Że dla niego ta wolność i postawienie jej jako najwyższej wartości nawet za cenę życia jest czymś oczywistym. On w ogóle o tym nie dyskutuje, nie rozmyśla, on po prostu tak żyje. No i dowiedziałem się dlaczego. Bo tak naprawdę to jest Polak. To jest potomek oficera polskiego jeszcze z czasu powstania listopadowego, który wtedy dostał się do niewoli w bitwie pod Warszawą i został zesłany na Sybir i właśnie jego prawnukiem był już dzisiaj niestety, trzeba powiedzieć, Włodzimierz Bukowski. I on będąc na syłce, podobnie jak jego pradziadek, będąc gdzieś w tych obozach koncentracyjnych rosyjskich na Syberii na zesłaniu, wymyślił drogę walki biurokratycznej z komunizmem. Nie? Tam rzeczywiście system kontroli był wysoko postawiony, ale on, jeszcze wtedy nie było elektroniki, no to wtedy ten system opierał się na podania, na papierze, nie? Na kartkach papieru. I taka kartka papieru, jak już jakaś skarga w ten system oficjalnie weszła, no to ona była no, bardzo ważna. Nie można było jej wyrzucić do kosza. Tak jak już komuniści poszli dalej, na przykład w Polsce okazało się, że pod okiem ministra, tam zdaje się finansów czy czego, działa
ta VAT-owska mafia i pracownicy tego ministerstwa wysłali skargę do takiego urzędu kontrolnego, właśnie tą metodą Bukowskiego, no można powiedzieć. Wiesz, ile czasu trwało przejście tej skargi od tych wysłania pocztą, zanim dotarła do tego urzędu, do urzędu? No, domyślam się, że nie wiesz, ale strzelaj. No Polska, no dzisiejsze realia, wysłali list, no ile czasu list do tej Komisji Nadzoru Kontrolnego szedł w Polsce, w państwie PiSu? Tydzień. Dwa tygodnie. Miesiąc. Półtora roku. Półtora roku. Półtora gorzej roku? Gorzej niż w Związku Sowieckim. Nie, no tak, to dlatego mówię, że w Związku Sowieckim to jeszcze ta machina biurokratyczna sprawnie działała. Tam, jeśli już była bumaga, czyli papier, pieczątka, przyjęto, no to to musiało iść i tak zwaną drogą służbową. Czyli wiecie, tam gdzieś z więzienia, z tego obozu koncentracyjnego do naczelnika więzienia, nie? Przez jakiegoś tam brygadzistę do naczelnika więzienia. Z naczelnika więzienia musiało pójść do obwodu jakiegoś, później do Moskwy, a potem to wszystko musiało wracać. Czyli w Moskwie musieli powiedzieć, co oni robią w tej sprawie ten i to taką drogą służbową, wiecie, w obie strony. Zobaczcie, jeden człowiek napisał, a papierów to już było kilkadziesiąt, albo może niekiedy kilkaset stron. A wiecie, co zrobił Bukowski? Zebrał wszystkich więźniów w obozie. A teraz ja każdemu z was będę pisał pisma. I nie będzie jedna moja skarga, tylko będzie 100 waszych skarg. Po kilku latach komuchy miały go dość. Dlatego go wymienili na Korwalana w 76. To jest szef partii komunistycznej w Chile. Zaraz do tego przejdziemy. Ale a propos papieru, to mamy do was gorącą prośbę, żeby, jeżeli ktoś jeszcze nie zaopatrzył się w najnowszy numer miesięcznika Idź Pod Prąd, on będzie dostępny niestety w kioskach i w Empikach już tylko dwa dni do końca października. Także spieszcie się z zakupem. Gazetę można oczywiście zamawiać w naszym internetowym sklepie idźpodprąd.pl/sklep, ale prosimy was, żeby ten nakład, który jest dostępny w kioskach Ruchu i w Empikach, został wyczerpany. Dzisiaj, jutro idziemy do kiosków i Empików. I jeszcze taka akcja spontaniczna. Można te egzemplarze Idź Pod Prąd pokazywać, wystawiać jeszcze lepiej, żeby były eksponowane, jeżeli mamy zwykle, wiecie, gdzieś tam zdjęcie, z tyłu są wrzucone, bardzo, żeby nikt tego nie widział. No, my niekiedy się wybieramy do Empiku, no to jak tak przejdziemy, no to później tak wygląda stoisko, bo jeśli był jak nas nie było, no to tam z tyłu wsadzony dokładnie jest, że nie widać. Także poszperajcie właśnie w tygodnikach, miesięcznikach opinii, znajdźcie Idź Pod Prąd, oczywiście zachęcamy do kupna, ale pozostałe, no to wyeksponujcie jakoś, bo wiecie, jak z nami postępują. Ale akurat jesteśmy przy Włodzimierzu Bukowskim i biurokracji, która rządziła w Związku Sowieckim. Wiecie, dlaczego ten numer musi być wycofany z kiosków i z salonów Empiku? Tu jest stawka VAT 5%. Rząd Morawieckiego podwyższył ją na 8%. A myślałam, że rząd Morawieckiego, bo chwalił się niedawno, że obniża podatki. Nie, no bo to jest obniżka, ale przez podwyżkę. Nie, czyli no, przed wyborami mówimy, obniżamy podatki, po wyborach wygrywamy. Dokładnie i tak. Dokładnie tak. Podatki. Czyli wiecie, oczywiście oni będą mówić, że są za kulturą, za mniejszościami, za, nie wiem, tam, żeby czytelnictwo prasy podnieść. No to właśnie podnieśli VAT. Zamiast podnieść czytelnictwo, podnieśli VAT. No ale wiecie, żeby przynajmniej taka gazeta, no dobra, no już przyjęta z stawką 5%, bo takie było prawo, no to by se leżała, dopóki tam się nie sprzeda, czy następny numer nie wyjdzie. Nie. Od tego dnia, od tam, nie wiem, 31, czy tam od 1, nie wiem, listopada jest nowa stawka VAT-u, no to te wszystkie gazety muszą wyrzucić z kiosku, pójść na przemiał czy jak, dlatego prosimy was o szybką interwencję, żeby te gazety się nie zmarnowały. Także można pójść kupić znajomym i tak dalej. Akurat no, wydaliśmy naprawdę pokaźny numer, bo to prawie 100 stron. Wiele ciekawych artykułów, no i no, taki ząg. To nie było zapowiedziane, żeby oni powiedzieli, słuchajcie, za pół roku. Oni mówili, kiedyś podniesiemy. No to za dwa tygodnie, czy tam za trzy, za miesiąc, no nie wiem. No to tak prosimy właśnie. Prosimy was serdecznie o interwencję. Kupujemy, wystawiamy, żeby jak najlepiej widać było miesięcznik Idź Pod Prąd w kioskach i w salonach Empik. A my wracamy do Włodzimierza
Bukowskiego, tak jak mówiłeś, on był takim niezmordowanym antykomunistą w wieku 17 lat już. W 1959 roku został wyrzucony ze szkoły za właśnie rozpowszechnianie takich drugoobiegowych publikacji, tak zwanego samizdatu. W 1963 został na 2 lata umieszczony w szpitalu psychiatrycznym już, widzimy, zaczyna się... Psychuszka, żebyście wiedzieli, my używamy często te psychuszki, to właśnie z tamtych czasów. Ale... Po tym takim najbardziej... mrocznym etapie komunizmu, gdzie mordowano, przyszła taka odwilż, no i towarzysz Chruszczow, kolejny taki ten szef Związku Radzieckiego, pierwszy sekretarz komunistycznej partii, stwierdził, że no nie będziemy tak od razu do łagrów, bo to tak na zachodzie źle wygląda, on tak chciał taką troszkę odwilż robić, tam się spotykał z politykami zagranicznymi, ONZ, takie różne tam no tego. I właśnie to Bukowski był przeciwny nazywaniu, że za Chruszczowa była odwilż, bo również za jego rządów były reprezentacje polityczne. Ja mówię, że chciał. To jest jedna z takich właśnie psychuszek. Tak, to były zwykłe obozy koncentracyjne, więzienia, które były tylko że już się nie nazywało to, czy robili z opozycjonistów wariatów. Przepis był prosty. Jaki jest najdoskonalszy ustrój na ziemi? Proszę pytanie. No, socjalizm, komunizm. O, to jest właściwa odpowiedź. No ale jak ktoś by wątpił w to, to co to znaczy? Że jak on rzeczywistości nie postrzega właściwie, no to wariat! No wariat czystej postaci i każdy lekarz, psychiatra sowiecki, bumaga, pieczać i w psychuszku, bo wariat nie uważa komunizmu za najlepszy ustrój ale na świecie. Sobie, że... Prosta diagnoza, normalnie mógłbym być chyba Bukowski psychiatrą od za razu. Za chwilę, jak tylko wyszedł na wolność w 65, zorganizował demonstrację w obronie 2 dysydentów, za co go ponownie zamknięto w ośrodku psychiatrycznym, był a potem naprawdę na Sybir. Niezmordowany. Później na rzeczywiście wysłanie. Wylądował w obozie karnym, był również w więzieniach, to razem, tak jak mówiliśmy, 12 lat. Też to wpłynęło na jego zdrowie, on zmagał się z wieloma chorobami, ale tak jak mówiłeś, w 76 w ramach wymiany za sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chile, Luisa Korwalana został wymieniony i w Zurichu na lotnisko odbyło się to wszystko i od tego czasu pozostał już na emigracji i tak jak mówiliśmy, zmarł w Cambridge. Trzeba powiedzieć, że wcale po tym przejściu na zachód nie miał dużo lepiej. Może nawet pod pewnymi względami gorzej. Sam zresztą o tym wielokrotnie opowiadał, że po jakimś tam chwilowym takim, sensacja, no jakiś tam dysydent tego śmiega, jak zobaczyli, jakie on ma antykomunistyczne, antysocjalistyczne poglądy, to od razu został zapomniany i schowany do lamusa, mówiąc troszeczkę staroświecko. Nie? To były czasy, gdzie już przygotowywano Unię Europejską. I on, tu w wiadomościach mieliście obszerne cytaty, Cezary Kłosowicz odczytywał, no ja tylko przeczytam, bo Włodzimierz Bukowski też używał, można powiedzieć, cudów techniki, których jeszcze Rosja chyba jakoś wtedy było troszkę bałagan, nie znała. Miał taki w postaci długopisu skaner. I wchodził, bo przyjechał w 1991 roku do Moskwy i wchodził sobie do archiwum, tego wpuszczano, jakiś historyk, tam co będzie notatki, już wtedy nikt nie bardzo kogo co obchodził, a on tym skanerem w postaci długopisu skanował im tam te wszystkie różne dokumenty i później wywiózł to na zachód. Dzięki temu wiedza o komunizmie się bardzo poszerzyła. Ale i wiedza o projekcie Unia Europejska. I tu ten cytat, który już słyszeliście, mówi Włodzimierz Bukowski, po znalezieniu i przebadaniu pewnych nowych tajnych dokumentów w Moskwie, szczególnie dokumentów z okresu rządów Gorbaczowa, czyli 85-91, mogłem stwierdzić fakt. Zobaczcie, to już nie jest, że tam jakieś domniemanie, hipoteza. Mogłem stwierdzić fakt, że Unia Europejska została rozmyślnie stworzona dla wspólnej przyszłości. Można powiedzieć socjalistów z obozu rosyjskiego i socjalistów z obozu europejskiego. Nazwał to zjawisko doktryną konwergencji, czyli upodobnienia się
komunizmu rosyjskiego, który się tak stanie bardziej demokratyczny, to znaczy pułkownik KGB nałoży garnitur i tu już jest teraz demokracja, a z kolei na Zachodzie zacznie się więcej socjalizmu, więcej dotacji, więcej subsydiów, więcej biurokracji, więcej zależności obywatela od państwa, a w końcu więcej kontroli. I dzięki temu już bezboleśnie dopasowane te dwa systemy połączą się w jedną Eurazję. To on mówił. Dlatego był tak niewygodny. Dokładnie tak. Nazwał Unię Europejską Związkiem Socjalistycznych Republik Europejskich i o tym też mówił w Lublinie w 2005 roku, kiedy spotkaliśmy go osobiście. Jakim człowiekiem dla ciebie był Włodzimierz Bukowski? No niezwykle takim skromnym i ludzkim, bym powiedział. No człowiek bardzo sławny, oczywiście w pewnych kręgach, bo mówię, te główne mass media no to go zapominały szybko, ale prawdziwi antykomuniści to wiedzieli, że to jest ikona, że to jest legenda. On nigdy się nie puszył i do tego jeszcze był bardzo szczery. Na przykład w naszym wywiadzie jest tam pytany o Kościół katolicki, o Jana Pawła II i on mówi, wy wiecie, że ja jestem niereligijny. Wiecie, on wcale zwykle na tej stronie antykomunistycznej, no to zaraz wszyscy tam się gdzieś pod jakoś, że oni są i bogobojni, i tam jacyś do katolicy, czy jacyś kościół. On mówi, ja jestem ateistą, czy tam agnostykiem, już nie pamiętam, nie ma to dla mnie dużego znaczenia. Ale był w tym szczery, on tego nie ukrywał, on o tym wprost mówił, nie? Także to jest coś niezwykłego. Ten człowiek też wiedział, że on nie zrobi kariery, można tak powiedzieć. On wiedział, że ludzie nie chcą prawdy. Jeśli moglibyśmy pokazać końcówkę wywiadu z naszą telewizją, nasi przyjaciele z redakcji przeprowadzili ten wywiad i właśnie go pytają, no ale... Mogę zacytować. Proszę. Piotr Setkowicz pyta Włodzimierza Bukowskiego. Pana argumenty są mało znane ludziom i pan jest mało znany. Czy uważa pan, że to się może zmienić? I Bukowski odpowiada, próbuję to zmienić, pisząc książki, zwracając się do ludzi przez radio, telewizję, ile tylko mogę. Ale wszystko zależy od tego, jak wrażliwi są ludzie. Czasami ludzie nie są wrażliwi i nic nie można na to poradzić, ale będę próbował, możecie mi wierzyć, do samego końca. I rzeczywiście do samego końca tak robił, publikował, mówił w mediach o tym, czego dowiedział się w Związku Sowieckim, ale tak jak mówisz, rzeczywiście to nie pasowało, szczególnie tym nowym socjalistyczno-liberalnym, tak jak się teraz nazywają, politykom na Zachodzie, również w Polsce, a Włodzimierz Bukowski mówił, że to tak naprawdę są komuniści. Tylko zmienili nazwę. Po tym cytacie, po jego całym życiorysie, widzicie, że to jest człowiek, który całe życie szedł pod prąd. On nie patrzył na poklask, nie patrzył na efekty swoich działań, nie politykował. No słuchajcie, teraz tego nie można mówić, bo ludzie nas odrzucą, ale teraz tak ostro nie można tego powiedzieć, trzeba łagodniej, może kiedyś powiemy. On tego w ogóle, to dla niego nic nie. On mówił prawdę i wiedział, że kto jest wrażliwy na prawdę, to tego będzie słuchał. I rzeczywiście, szczególnie w tych latach, jak był tutaj w Polsce, 2003-2004, był też w Lublinie, mamy wspólne piękne zdjęcie, jak widzicie. Tutaj jeszcze zdaje się pan Janusz Korwin-Mikke udaje, że jest politykiem prozachodnim, a nie prorosyjskim. No wiecie, dzisiaj to chyba Bukowski by mu napluł w gębę po tym, co on mówi o związku, o Rosji i sojuszu z komunistycznymi Chinami, ale wtedy widzicie, się tu wszyscy próbują friendować. No, taka była mądrość etapu. UPR był wtedy partią taką proamerykańską, wolnorynkową, wolnościową. No, a Korwin właśnie udawał takiego zachodniego konserwatystę. Dzisiaj już zrzucił te szatki i mówi jasno, że Polska powinna być tu w sojuszu z Rosją i z komunistycznymi Chinami. A towarzysz Braun wtóruje, no po co nam wojska amerykańskie, lepsze są wojska chińskich komunistów, zbudujmy Fort Xi nad Wisłą, nie? Także to jest dzisiejsza, niestety, ta hańbiąca konfederacji oblicze, czekaj, bo nie wszyscy z tych ludzi, którzy głosowali na konfederację, mają takie prorosyjskie czy prokomunistyczne poglądy, ale niestety ta partia hańbi się takimi liderami. Tu macie dowód, jak z największym antykomunistą
pianistą naszych czasów się, że tak powiem, lansowali. Ciekawostką jest, że choć nie miał dużego wpływu, nie? Bo on sam sobie z tego zdawał sprawę, my też wiemy, tylko w takich bardzo, można powiedzieć, najbardziej antykomunistycznych, uświadomionych kręgach był popularny. Ale nawet to, że jego prawda, nie jego prawda, tylko prawda mówiona przez niego docierała do bardzo wąskiej grupy ludzi, to jednak sięgnięto po najbardziej podłą metodę. I to kiedy był już na zachodzie, a nie na wschodzie. Chciano zrobić z niego pedofila. Podrzucono mu na jego komputer jakąś dziecięcą pornografię czy coś takiego i rozpoczęto śledztwo i ogłoszono, że to jest znany pedofil. To go zabiło. Tego nie przetrwał. Bo rzeczywiście zaraz po tych oskarżeniach, oczywiście on zaprzeczył, no ale co w dzisiejszych słowach, kiedy media ci przyprawią gębę, to co twoje zaprzeczanie da? Ciężko się rozchorował na serce i parę lat potem, teraz wiemy już, że zmarł. To go zabiło. To właśnie próba z człowieka, jednego z najszlachetniejszych, najczystszych ludzi, jeśli chodzi o walkę o wolność i prawdę, zrobienie jakiegoś paskudnego pedofila. To zrobili socjaliści i komuniści ręka w rękę z zachodu i wschodu. I tutaj też apel do mediów polskich, które powielają te informacje właśnie w artykułach już opublikowanych po śmierci Włodzimierza Bukowskiego. I oni tylko podają te informacje, że był oskarżony czy podejrzany o dziecięcą pornografię bez żadnej informacji, że on powiedział, że to nieprawda i że najprawdopodobniej jest to próba po prostu zniszczenia tego antykomunisty. To jest dla mnie oczywiste jak dwa razy dwa. Też na poparcie tych słów, że będzie walczył z komunizmem do końca. On jeszcze w tym roku, pomimo już bardzo słabego zdrowia, dał między innymi wywiad właśnie dla Epoch Times, to jest taka antykomunistyczna, antychińska gazeta. Komunistyczna, ale chińska. Ale chińska, no właśnie. Widać, że był w kontrze do komunizmu do końca. Nie był tak jak farbowany antykomunista Janusz Korwin-Mikke, prokomunistyczny i prochiński. Ja jeszcze a propos Unii Europejskiej, to widać, że był nie tylko dla Rosji niewygodny, ale i także dla Unii Europejskiej, stąd te oskarżenia wyssane z palca. Mówił w wykładzie w 2005 roku w Lublinie: pomysł połączenia Unii Europejskiej i Związku Sowieckiego był szatański, ponieważ tworzył z nich i ze wszystkich krajów pomiędzy nimi jakby kanapkę. Oto dlaczego w 1989 roku Gorbaczow tak łatwo pozwolił krajom wschodnioeuropejskim pójść swoją drogą. Wiedział, że wschodnia Europa nie ma drogi, którą mogłaby pójść. Jeśli ktoś będzie chciał uciec, wyrwać się ze szponów Związku Sowieckiego, wejdzie do Unii Europejskiej. Jakbyś mógł wytłumaczyć tym młodym ludziom, którzy widzą Unię Europejską jako właśnie twór w opozycji do Związku Sowieckiego, jako twór taki nowoczesny, czy nawet wolnościowy, jeżeli ktoś jeszcze tak myśli, wytłumaczyć ten tok rozumowania Włodzimierza Bukowskiego. No tu już dawnośmy to mówili. Ja bym pokazał nawet na frazeologię, czyli nazwę, jak się nazywa Związek Radziecki, nie? Tam Sojuz Republik jakiś tamtego. Jak się nazywa po rosyjsku Unia Europejska? No Sojuz Europejski Sojuz. No to o czym tu gadać? No to jest przecież kopia Związku Radzieckiego, tylko zrobiona nie na czołgach rosyjskich i rosyjskich bagnetach, tak jak spróbowano w 20 roku i tu nasi legioniści to powstrzymali, Wojsko Polskie. Czy tak jak w ramach II wojny światowej, bo to był pomysł już Stalina za pomocą takiego taranu Hitlera, rozbicie całej Europy i tych samodzielnych armii narodowej, po tym
Hitler stworzył Unię Europejską, a Stalin miał wyzwalać, nie? No, udało się plan zrealizować w niewielkim stopniu, bo tylko tu Europę Środkową, Środkowo-Wschodnią Stalin wyzwolił. No a komunizm może istnieć, i to też Bukowski i inni opozycjoniści o tym piszą, tylko wtedy, kiedy opanuje całą ziemię. Bo jeśli jest wolny świat i komunistyczny świat, no to zawsze jest porównanie. Zawsze ludzie będą widzieć, jak się żyje w wolnym świecie. Gospodarka w wolnym świecie będzie się rozwijać, ludzie będą tam szczęśliwi. No a w świecie komunistycznym będzie wszystko na wspak. Czyli długo taki podział, ta żelazna kurtyna nie może trwać. Nie może trwać, tylko trzeba podbić cały świat, albo inaczej komunizm się zwinie. Nie? Teraz jest ta wersja podboju gospodarczego za pomocą inwazji badziewia chińskiego i kredytów chińskich, no ale o tym z panią Hanią szczególnie tu bardzo często mówimy. Także dlatego właśnie musiano zlikwidować Związek Radziecki i powołać Unię Europejską w to miejsce, żeby potem razem zbudować Euroazję, czyli socjalistyczne państwo biurokratyczne, bez wolności, które będzie się tutaj od gdzieś Atlantyku, nie? Tam gdzieś po Pacyfik, po Lizbony, po Władywostok mówi się. I z którego bardzo trudno wyjść, jak przekonała się Wielka Brytania. Brytyjczycy zdecydowali, że chcą wyjść z Unii Europejskiej. Do dzisiaj im się to nie udaje. No, sprawy się ważą. Teraz zdaje się w ostatnim już momencie, bo tu twardy Brexit za parę dni, oni teraz nagle się zgadzają, żeby przedłużyć jeszcze. Mówię, jeśli Wielka Brytania teraz nie wyjdzie, to ja już, że tak powiem, kładę krzyżyk na tym. Nie? To już będzie tylko takie robienie nadziei, że tam jeszcze za 3 miesiące, za 5 miesięcy, za pół roku i tak dalej. Już i tak termin jest przekroczony, bo to tam w ciągu, na wiosnę miało się rozstrzygnąć, tam w ciągu 2 lat chyba był ten proces. Zobaczcie, wszystkie ustawy, prawa zostały złamane, a Wielka Brytania ciągle jest w Unii. W Unii Europejskiej nie chodzi o demokrację, bo ludzie demokratycznie wybrali, podjęli decyzję, tylko chodzi o biurokrację. Nie, no to tak jak tam, nie o wiem. O to, żeby kto inny decydował, nie ludzie. Czy Pawlak. Pawlak jechał do sądu, nie? I tam mu dała teściowa, czy matka, już nie pamiętam, granaty i mówi, no ale co ty, po co granaty? Przecież do sądu jedzie. No tam, dobra, sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Czyli jak? Jest referendum i jest za Unię Europejską. To jest dobre, ważne referendum, wszystko. Demokracja, święto demokracji. Jak się odrzuca Unię, to jest złe referendum, trzeba powtórzyć. No to jest właśnie sprawiedliwość. A propos sprawiedliwości, Włodzimierz Bukowski po naszej stronie postulował utworzenie Międzynarodowej Komisji w celu zbadania zbrodni komunistycznych wobec upadku systemu komunistycznego w Związku Sowieckim i czyli chciał taką proces Norymbergę, sądowy rozliczenia zbrodni. Dokładnie, to jest to, co my podnosimy, to hasło. Każdy światły opozycjonista, ten antykomunista, to wiedział, że jeśli nie zrobimy Norymbergi, to nam się odrodzi komunizm, oni się na chwilę usuną, nam najgorszych katów i zbrodniarzy gdzieś tam albo otrują, albo gdzieś wyskoczy z okna, czy się utopi, jak na przykład nagle taki był sezon na generałów z GRU, tam jeden się na Cyprze sobie leżak, opatrz i się utopił, nie? Szkoleni, komandosi, najlepiej wszystko, on się tak pływa sobie gdzieś tam w Morzu Śródziemnym, bach, się utopił, a drugi idzie po schodach, opatrz, nie zauważył, jak pierdyknął, to mu łeb odpadł, nie? No to takie kpiny robią, czyli wiecie, wymordują tam tych, co nie trzeba, a później reszta znowu wraca, demokraty. Demokraty, jak Kwaśniewski, Miller, no to w Polsce było ćwiczone przecież. Czyli podobnie w Rosji, jak i w Polsce, gruba kreska, nierozliczenie komunizmu. No, tak zwany upadek komunizmu świętujemy 30-lecie. Nie, no nie my świętujemy, tylko zdrajcy świętują i oszuści. Jeszcze a propos tych tajnych dokumentów, które udało się zeskanować w 92 przez Włodzimierza Bukowskiego, dokumenty Komitetu Centralnego, i dotyczyły one między innymi Polski. Wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, okazało się, że przedstawił dowody Włodzimierz Bukowski wbrew powszechnemu przeświadczeniu, osobą domagającą się sowieckiej interwencji w 1981 roku był generał Wojciech Jaruzelski, a Breżniew jej odmawiał. Tak.
W rzeczywistości polscy komuniści, tacy jak Jaruzelski, Kiszczak i wcześniejsi, wyjątkiem może był troszeczkę Gomułka, bo Gomułka miał taki odcień, powiedzmy, narodowy, nie? I on tak się tam odwoływał do ludu, nie? Także Gomułka miał pewne poparcie wśród rzeczywiście polskich robotników, zaskarbił sobie później to poparcie w 56 roku, kiedy nawet zaczął rozdawać karabiny, taka przynajmniej, wiecie, tam wtedy no, trudno jakieś takie twarde dane, ale taka przynajmniej wieść była za komuny. Ja też ją słyszałem w ramach takiej po cichu szemranej plotki, że Gomułka to nawet tam chyba robotnikom z Huty Warszawa czy skądś w Warszawie zaczął rozdawać broń, kiedy dywizje rosyjskie ruszyły z koszar na Warszawę. No, one się tam cofnęły i Gomułka w nimbie takiego tu antyrosjanina, narodowca, no dalej tam toczył. Także on się tak nie za bardzo bał, dlatego musiano go, że tak powiem, wykończyć zamachem pałacowym. To właśnie 70 rok, właśnie ci wszyscy stoczniowcy, którzy wtedy zostali zabici, to właśnie po to, żeby zmienić Gomułkę na Gierka. Ale tacy ludzie jak Jaruzelski, to jest przecież oficer rosyjski, który wjechał tu razem z rosyjskimi czołgami, był oficerem zwiadu jednej z rosyjskich jakichś tam jednostek czy czegoś tam innego, nieważne, tego taataństwa ruskiego, co szło ze wschodu. Był wierny nie ojczyźnie polskiej, tylko Związkowi Radzieckiemu. To był taki nastajaszczy komunista, dla którego ojczyzną był Związek Sowiecki i oni się bali Polaków. Oni wiedzieli, że kiedyby te ich zbrodnie wyszły na jaw, no to oni by po prostu tu zostali legalnie albo nielegalnie, bo zależy jakby się to, czy sąd, czy rozruchy, no to oni by zostali tutaj powieszeni. Legalnie mówię, bądź nielegalnie. Oni o tym wiedzieli, dlatego kiedy ta pierwsza przymiarka do pierestrojki w Polsce, czyli 80 rok i sprowokowanie strajków. Pierestrojki, najpierw, przypomnijmy. Pierestrojka, no to jest właśnie taka łagodna zmiana komunizmu w bardziej otwarty, wolnościowy, pseudowolnościowy i pseudodemokratyczny system. Tu twarzą tego procesu jest właśnie Breżniew. W Związku Sowieckim mówi się o Czarnobylu, że to był taki początek, że już wtedy nie dało się dalej tych kłamstw komunistycznych uprawiać i zaczęła się jakaś odwilż. Nie? W Polsce właśnie 80 rok, to jest sprowokowane przecież wydarzenia. Chciano właśnie już ekipę Gierka, który się w jakiś sposób już tam chciał na niepodległość prawdopodobnie wypić, bo on myślał też o broni jądrowej dla Polski. On rzeczywiście tam chciał, żeby Polska była w miarę niezależna od Związku Radzieckiego, przynajmniej po troszku. No, w każdym razie trzeba było go odsunąć od władzy, stąd były te niepokoje, ale sprawy się wymknęły spod kontroli. Okazało się, że Polacy nie w liczbie tam powiedzmy 300 tysięcy się zapiszą do Solidarności, tylko zapisało się 10 milionów. Wow! Połowa dorosłych ludzi. Jak zareagowali na to? A w partii było tylko 3 miliony wtedy! A do Solidarności 10, czyli czapkami ich nakryli. Wow, co z tym zrobić? Ci ludzie chcą dalej wolności. No tam wiadomo, że część chciała kiełbasy, no ale ja pamiętam, bo to jest czas, myśmy myśleli, że właśnie przechodzimy na zachód w tym momencie i Polska będzie jakąś drugą Szwajcarią, o takie mieliśmy, no jak się okazało, bzdurne mrzonki. I w tym momencie komuchy polskie w osobie Jaruzelskiego i spółki się przestraszyli, że ich teraz naprawdę będą wieszać w ramach czy Norymbergi, że tak powiem legalnie, bo wtedy kara śmierci obowiązywała za zbrodnie, a oni wiedzieli, ile krwi mają na rękach, prawdopodobnie też krwi żydowskiej i przecież prześladowania Żydów w wojsku w 60-tych latach, przepraszam, to Jaruzelski robił osobiście, a prawdopodobnie i wcześniej coś tu się działo, tu różne plotki na Lubelszczyźnie krążą na ten temat. Także oni wiedzieli, że dla nich nie ma nic innego jak kara śmierci. Dlatego tak błagali towarzyszy sowieckich, bo bali się, że polskie jednostki się zbuntują. Że wojsko polskie, to tak zwane ludowe, nie będzie chciało wesprzeć komunizmu. Niestety się pomylili. Komunistyczne wojsko polskie, policja i tak dalej praktycznie bez wyjątku okazały lojalność Moskwie i partii komunistycznej. Ale oni się bali. Oni się bali, że będzie inny scenariusz, że będzie scenariusz węgierski z 56 roku, gdzie wojsko się zbuntowało przeciwko Rosji, że wojsko zaczęło strzelać do nadchodzącej armii rosyjskiej, nie mówiąc oczywiście o ludności cywilnej. Ta prawda. Dlatego
chcieli pomocy i Sowietów, Rosji, i chcieli NRD-ówek. Zresztą NRD-ówek Niemcy bardzo chętnie chcieli powtórzyć 1939 rok i wejść do Polski. Włodzimierz Bukowski pisze o tym w swojej książce Moskiewski proces, która w Polsce została opublikowana w 1998 roku. Książka powstała w 1995 i te informacje są poparte dowodami, oparte na dokumentach, a w Polsce do dzisiaj ten mit tego generała Jaruzelskiego, który ochronił Polskę przed sowiecką inwazją w 1981 roku, on jest obecny i takie antykomunistyczne tak zwane tuzy jak Janusz Korwin-Mikke bronią generała Jaruzelskiego no, otwarcie wbrew faktom, wbrew materiałom. Ale nie wbrew pieniądzom, no i dobra. To twarde sprawy się liczą. I jednocześnie fotografują się, to było 2005 rok, mówisz, to ale są jednak obłudnicy i oszuści najwięksi. To też taki apel do młodych ludzi, którzy idą za Korwinem, Braunem, czy tak zwanymi innymi antykomunistami, żeby rzeczywiście sprawdzali tych swoich liderów i sprawdzali u źródła. Polecamy tę książkę Moskiewski proces. To taka ciekawostka, że ta książka w języku angielskim ukazała się dopiero w tym roku. Pierwsze wydanie w języku angielskim, pomimo że 9 innych języków już funkcjonuje. Dlaczego? Dlatego, że Włodzimierz Bukowski pokazuje też, ujawnia powiązania zachodnich polityków właśnie z sowieckimi politykami. Tak, i agentów de facto ujawnia i żaden wydawca do tej pory nie chciał tej książki w języku angielskim opublikować. Trzeba jeszcze dodać, że oprócz tego, że Włodzimierz Bukowski był antykomunistą, to też był antyputinistą. Od razu pokazywał, że to jest komunistyczny twór. Pułkownik KGB, przebrany w garnitur, nagle jest demokratycznym przywódcą. Sam nawet stanął w szranki wyborcze wraz z innymi demokratami prawdziwymi, czyli można być bardziej republikanami w naszej nomenklaturze. Stanął i chciał założyć komitet wyborczy, ale wtedy utrącono sprawę metodą biurokratyczną. 2007 rok. Nie zgodzono się, żeby zarejestrował. Jaki był powód? A, że on mieszka w Wielkiej Brytanii, a nie w Związku Radzieckim, tak jak towarzysz Putin. Czyli, wiecie, NKWD-ista, morderca, który mieszkał w Związku Radzieckim i służył komunizmowi i niszczył niepodległościowe dążenia Rosjan, to on mógł startować, a ten, który był prześladowany przez niego i zmuszony do emigracji, no nie mógł startować. Cóż to rosyjska sprawiedliwość. No i teraz demokracja rosyjska będzie taka, że Włodzimierz, tylko że Putin będzie już dożywotnie. Wiecznie prezydent. Będzie rządził, sam odzierżawie jest i to albo Rosjan. Większość Rosjan to lubi. Prezydentem, no. Później znowu premierem, później znowu a to, a Wańka Wstańka to skąd jest? No właśnie z Rosji. No to Wańka Wstańka, tylko Putina łepek można i już masz to samo. Jaki był największa spuścizna Włodzimierza Bukowskiego, już na podsumowanie jego życia, co byś wybrał, co według ciebie Włodzimierz Bukowski chciałby, żeby pozostało w umysłach młodych ludzi w Polsce i na świecie? To za trudne pytanie, bo to trzeba by jemu zadać. No myślę, że to był człowiek na wskroś uczciwy i on się nikomu nie kłaniał. On się nie kłaniał oczywiście najpierw tym komunistom i był przez nich prawie na śmierć zamęczony, ale potem nie kłaniał się tym elitkom zachodnim, tym socjaldemokracjom zachodnim. Nie? On cały czas szedł wyprostowany i mówił prawdę, niezależnie czy się komuś to podobało czy nie. Tak jak mówię, w sprawie kluczowej, czyli Jezusa Chrystusa, no nie wiem jak tam końcówka jego życia, bo ludzie zwykle tak pod koniec życia to trochę jeszcze bardziej mądrzeją w tych sprawach duchowych, kiedy wiedzą, że to już jednak nie tylko jakieś intelektualne takie gierki, tylko że trzeba gdzieś się z rzeczywistością ostateczną zmierzyć i jest prawda,
albo żyje w kłamstwie, to nie wiem, jak się skończyły te poszukiwania duchowe Włodzimierza Bukowskiego, ale we wszystkich innych sprawach on zawsze stał przy prawdzie. Nikomu się nie kłaniał. To jest coś już bardzo rzadkiego. Coś, nie wiem, czy pamiętasz swoich kolegów z młodzieżówek pisowskich przeróżnych, nie? Jak oni się stymulowali, żeby nie powiedzieć gorzej, takim serialem Domek z kart. Czym jest prawda w tym serialu? No czymś takim już przestarzałym, niczym, nieistniejącym. Niczym. Jest skuteczność. Skuteczność za pomocą gierek, podsrywań, aferek, zdrad. Byle było moje na wierzchu, nie? I to są elity pisowskie, nie? Świnie zwykłe, przy korycie, nie? Glizdy moralne, jak ja ich nazywam. I to są młodzi ludzie, oni są w twoim wieku. Albo młodsi. Albo młodsi jeszcze, nie? Ostatnio taki z Hitlerjugend występował nawet i cenzor, temu nie daj mikrofon, tego nie daj. No to są przecież kanalie moralne, które zostają wprowadzone jako elity katolicko-narodowe. Doradca premiera Morawiecki. No, różne rzeczy się tam dzieją. To jest zaprzeczenie. To, co robił Włodzimierz Bukowski całe swoje życie. Oni będą nawet o jego książkach mówić, te świnie. Oni będą nawet tam się powoływać na jego jakieś cytaty, dokonania i tak dalej, i tak dalej. Ale oni ani w ogóle nawet nie próbują zrozumieć jego mentalności. Ten człowiek, choć bez Boga, on wiedział, że prawda jest najważniejsza. Nie sukces polityczny, nie pieniądze, nie podesranie kogoś, nie zwycięstwo jakiejś kampanii czy partii. Tylko prawda jest najważniejsza. No tak miał. No. Takich ludzi kochamy. Bardzo ubolewam, że już go nie ma pośród żywych, ale wiem, że przyjdą następni. Wiem, że są następni. Bo tęsknotę za prawdą dał nam sam Stwórca. To on nas tak zaprojektował. Niektórzy potrafią to zhańbić, to dążenie do prawdy i wolności. Ich wybór. Ale zawsze będą, póki świat jeszcze istnieje w tym porządku. Jezus Chrystus powiedział: oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Idźcie i głoście Ewangelię o darmowym zbawieniu wszystkim ludziom. Czy widać, że do końca znajdą się ludzie gotowi słuchać prawdy. I pomimo, że był niewierzący, przynajmniej takim go znaliśmy, nie wiadomo jak było już u kresu jego życia, to ta determinacja Włodzimierza Bukowskiego w walce o prawdę może być wzorem dla niejednego chrześcijanina. A teraz pokażemy Państwu człowieka, który nikomu również się nie kłaniał, tylko Bogu. Marcin Luther, zaproszenie na film Luther w kinie Bajka i wracamy za chwilę. Posążki wszystkich świętych. Święta Cecylia na ból gardła, święty Paweł na ból pleców, święty Józef na poranione ręce. Specjalny odpust na intencję budowy kościoła świętego Piotra w Rzymie. Precz! To dla ciebie. Wynoś się lub przegnam cię batami. Podlegam prawom boskim, nie rzymskim. Bardzo mnie rozgrzewa zawsze. Serdecznie zapraszamy. To już jutro darmowa projekcja filmu Luther w kinie Bajka w Lublinie Radziszewskiego
8 29 października. Możecie też dołączyć do wydarzenia na Facebooku i zaprosić już w tej chwili znajomych. Na czacie znajdziecie link do tego wydarzenia. Wielu z Was pyta, czy są jakieś wejściówki. Być może ta reklama Was zmyliła, że to są jakieś bilety. Nie, po prostu jest dla Was otwarte kino. Wystarczy, myślę, przyjść tam gdzieś z pół godziny, 20 minut wcześniej i zajmować miejsca. Także żadnych wejściówek nie przewidzieliśmy. Jest dla Was kino otwarte. Wersja bardzo dobra tego filmu, bo nie wszystkie wersje da się oglądać. My dopracowaliśmy tę wersję, także naprawdę mam nadzieję, że każdy, kto przyjdzie, będzie zadowolony. Weźcie ze sobą znajomych. Kino ma ponad chyba 300 miejsc, także myślę, że nie zbraknie. Tak, Idź pod prąd właśnie chcę uczcić święto reformacji i zachęcamy też Was do organizowania projekcji filmu Luther w swoich miastach. Zainteresowanych prosimy o kontakt na kluby@idźpodprąd.pl. A ja też chciałam z Tobą porozmawiać o innym człowieku, który też jest niepokorny i nie chce się kłaniać władzy, czyli o pastorze Pawle Chojeckim, który wczoraj... Zaciekawiłem, kto tu jeszcze jest. Wczoraj uruchomił petycję Stop dyskryminacji i prześladowań chrześcijan w Polsce. Możecie ją znaleźć już na citizengo.org. Tam mówisz, że biblijni chrześcijanie domagają się od rządu i organów władzy RP poszanowania konstytucji w zakresie bezstronności w sprawach przekonań religijnych, powołujesz się na artykuł 25, oraz zagwarantowania ochrony godności człowieka, artykuł 30, a także przestrzegania zasady wolności sumienia, artykuł 53 Konstytucji RP. Możesz powiedzieć więcej, dlaczego taka zdecydowana reakcja i o co chodzi? Wiecie, że lubię walkę. Wiecie, że konflikt to dla nas nie jest żaden problem. Uważamy wręcz za profesorem Dąbrowskim, czołowym polskim psychologiem, że konflikt daje coś dobrego, jeśli jest uczciwie prowadzony. Czyli jeśli jest na argumenty, jeśli jest uczciwymi metodami, czyli powołujemy się na fakty, nie stosujemy jakichś gierek, nie próbujemy człowieka wpuścić w maliny i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ja zawsze każdego dnia mówię, ja mówię to, a tu sobie sprawdźcie. Tu sobie sprawdźcie, czy tak tu stoi. I czy ja was oszukuję, czy ksiądz proboszcz was robi w bambuko. No po prostu sobie już tysiące ludzi to sprawdziło, już wiedzą, nie? Oczywiście też szanujemy wolność słowa. Ktoś może nas nienawidzieć, mówić nawet, że tak powiem, bardzo ostre rzeczy na nasz temat, jeśli to robi na prywatny rachunek. Jeśli to robi na prywatny rachunek. Nie? Czyli jakiś dziennikarz powie, o ten Chojecki głupi jest jak but. No sobie sam świadectwo wystawia, nie mi, nie? Ale kiedy robi to urzędnik państwowy, za którego płacę ja, ty, państwo, wszyscy chrześcijanie, także w Polsce, protestanci, ma konstytucję, której ma przestrzegać, a tam w 25 artykule stoi, że państwo absolutnie, czyli każdy urzędnik państwowy, ma być neutralny, jeśli chodzi o stosunek do kościołów. Czyli nie może jednego kościoła wyżej, a drugiego, bo mu się nie podoba, niżej. Proszę bardzo. Kościoły i inne związki wyznaniowe są uprawnione i władze publiczne Rzeczpospolitej Polskiej zachowują bezstronność. Bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i tak dalej. Czyli w sprawach kościołów. Jaka jest rzeczywistość w Polsce? To jakbym powiedział, że ten przepis jest, że tak powiem, realizowany, to koń by się uśmiał, nie? Przecież wiadomo, że państwo polskie ogromnie uprzywilejowuje Kościół rzymskokatolicki, daje im pieniędzy nie wiadomo ile. Ustawę specjalną nawet, konkordat podpisali z nimi. Bezkarni są księża i biskupi w sprawach nawet najcięższych zbrodni, pedofilii, morderstw i tak dalej. No to wszyscy wiedzą, nie? Ale to jest jedna strona medalu. Ale teraz, kiedy władza państwowa nie tylko, że uprzywilejowuje jeden kościół, co już jest przestępstwem, jest złamaniem konstytucji, ale teraz zaczyna gnoić
inny kościół i zwalczać, od sekt wyzywać. Chodzi o telewizję polską. Telewizję i radio publiczne. Również czyli publiczne. Kurski, Czabański, nie wiem, kto tam jeszcze siedzi w tych... Pereira, czyli no, portal tam, TVP Info, ta. Który właśnie opublikował konstytucyjne przestępstwo. To jest przestępstwo na skalę międzynarodową. Bo Polska też oczywiście się mieni jako kraj wolności religijnej. Portal TVP Info nazwał nas sektą. To jest przestępstwo, rozumiem, w Polsce. No, ja tak rozumiem prawo, że jak nie mogą się wypowiadać, mają być bezstronni w kościołach, to dlaczego jakiś dziennikarz czy szef telewizji rozstrzyga, co w Polsce jest sektą, a co nie jest? Jakim prawem? Jest to legalny kościół działający w Polsce. No i co? Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Na jakiej podstawie Telewizja Polska ogłosiła, że Kościół Nowego Przymierza w Lublinie jest sektą? Ja się pytam, na jakiej podstawie? Na podstawie wypowiedzi... Nie, tam nawet tak nie ma. Jacka Burego? To by powiedzieli, senator Bury twierdzi, że Kościół Nowego... A to jeszcze bym... To se twierdzi. Nie? Żeby to było bardziej skomplikowane, senatora, który jest z Koalicji Obywatelskiej, która ten senator... Opozycji. Słuchaj, ale ten senator zakładał Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. No normalnie tak. Ludziom się mózg lasuje, jak to jest. A najgorzej, jak się zlasował senatorowi, nie wiem, czy słyszałaś. W wywiadzie dla RMF FM. O, jak mu się ten mózg lasuje. Zwykle na starość, ja już też mam taką przypadłość, że człowiek pamięta co do centymetra, co do słówka, co do, nie wiem, koloru i ciepła słońca, jakie wtedy było, sprawy sprzed 30 lat. A nie pamięta tego, co powiedział 15 minut temu. No tak właśnie się starzeje umysł. Jacek Bury rozpoczynał od... senatora Burego starcze zmiany idą odwrotnie. Rozpoczynał... Normalnie on 20 lat temu to wszystko wie, że ja jestem sekciarz i manipulator, ale już nic nie pamięta, ile co trwało. Najpierw twierdził, że znał mnie... Ile pytał w Radiu miesiąc Lublin? Lub dwa. Ile pana znajomość z pastorem Chojeckim trwa? O, miesiąc, dwa, wolnie, to prawież mi się... Nie, to, ja to w ogóle go tylko na ulicy spotkałem. Prawie, że tak. Oj, ja coś. Później w radiu RMF... Jak zobaczcie, przedstawiliśmy zdjęcia, jak chrzci w kościele, którego byłem pastorem, Wspólnota Chrześcijańska Pojednanie. Przez 6 lat był pod moją opieką, duszpasterstwo, przecież ja mu kazałem chrzcić, nie? No bo to pastor decyduje, kto chrzci jak akurat. Chrzciliście razem na niebezpieczne wyprawy do byłej Jugosławii. Przeróżne sprawy, no to on już zaczyna zmieniać teraz takie było opiekanie w RMF-ie, bardzo fajne. I Jacek już twierdzi, że mnie zna teraz 7 lat. Nie? Zdaje się, jest. 7 lat. 7 lat. Chociaż jeszcze wcześniej kilkanaście miesięcy. Na początku wywiadu było kilkanaście miesięcy, później już się zrobiło 7 lat i twierdzi, że poznaliśmy się w 90 roku, tak? A my w tym momencie publikujemy film z udziałem Jacka Burego z 86 roku. Również artykuł jest dostępny na naszej stronie. Dlaczego senator Bury tak boi się znajomości z pastorem Chojeckim? Możecie znaleźć na idźpodprąd.pl. 86 rok i spotkanie wspólnoty ruchu Światło Życie. To jest akurat szkolenie, jak używać książeczki 4 prawa duchowego życia. To jest podstawowy, taki można powiedzieć, narzędzie podstawowe ruchu oazowego, tego biblijnego, bo ten ruch oazowy się też wyrodził, zapomniał o swoich fundamentach. Ksiądz Blachnicki właśnie z protestantyzmu amerykańskiego ściągnął ten materiał, czy słyszałeś o 4 prawach duchowego życia i chyba setki tysięcy, jeśli nie więcej, może to w miliony, nawet poszło tego, no nikt nie jest w stanie oszacować, Bóg to wie, usłyszało Ewangelię o darmowym zbawieniu. To jest jeszcze wspólnota katolicka. Jakbyście przesłuchali ten materiał... Możemy go pokazać Państwu. Zobaczcie, kto zmienił zdanie przez te 30 lat. Prosimy bardzo. 86 rok i Jacek Bury, obecnie senator Koalicji Obywatelskiej. O 4 prawach duchowego życia. Ktoś z Was ma, prawda? I będziemy się przyglądali, jak praktycznie dzielić się takim narzędziem właśnie. Pomodlmy się na początku tego naszego wykładu i podziękujmy Bogu za tą prawdę,
i za to, że możemy ufać. Jak dzieli się Ewangelią? To jest po prostu jedno narzędzie. Myślę, że to jest dobre narzędzie. Stare czasy. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół, którzy jeszcze dzisiaj są wierni Jezusowi z tamtych czasów. Tam takie zdanie, nie wiem, czy w tym wycinku pada, ale że to narzędzie jest do tego, żeby niechrześcijanom pokazywać chrześcijaństwo. Coś takiego, nie? Czyli no poganom, żeby prezentować Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, jak wtedy, to jest 86 rok, jesteśmy wszyscy katolikami, to jest w ramach duszpasterstwa akademickiego, którego no, kościelną taką oprawę daje ksiądz profesor, już też nieżyjący, Krzysztof Jerzyna. Traktujemy katolików, którzy nie uwierzyli jeszcze w Jezusa Chrystusa, jako niewierzących, jako pogan. To jest biblijna nauka, zobaczcie. To ja nie teraz to wymyśliłem, nie razem z Jackiem Burym w 97 roku, kiedy zakładaliśmy Kościół Nowego Przymierza. To 10 lat wcześniej, a dokładnie jeszcze i czyli tak dalej. To jest 11 lat, tak jak ty mówiłeś od początku, że od... Może leci 12, jakby tam miesiące policzyć. Znasz się z Jackiem Burem, on zaczął od jednego miesiąca, no teraz jest na etapie 7 lat. Mamy dąży do 11, już coraz bliżej. Ty byłeś w tej samej wspólnocie ruchu Światło-Życie w 86 roku, ale tego jeszcze senator Bury nie pamięta, chociaż tak jak mu wraca pamięć. Nie, wróci mu pamięć, już teraz już będzie mówił, że tak, już był tam i Paweł Kojecki też i znaliśmy się. Też dziennikarzy również RMF-FM, że jak zapraszają senatora Jacka Burego i rozmawiają z nim o pastorze Pawle Chojeckim, no to może niech zaproszą pastora Pawła Chojeckiego i porozmawiają z nim o Jacku Burem. Szczególnie, że to nie jest już tylko tak jak w przypadku mediów rządowych łamanie tej zasady bezstronności. No dziennikarz nie musi być bezstronny, ale dziennikarz powinien zachować tak zwaną etykę dziennikarską albo prawo prasowe, to się tam niekiedy nazywa. No i jak Jacek Bury mówi, że ja tu prowadzę sektę, chociaż 20 lat mnie nie widział, ani nie zna naszego kościoła od tamtych 20 lat, ale taki wyrok serwuje, no tutaj ten redaktor się dość dobrze zachował. No panie, jak pan takie ciężkie oskarżenia rzucasz publicznie przeciwko Pawłowi Chojeckiemu, to czego pan senator elekt nie zgłosił tego prokuraturze? A Jacek, ja nie jestem od tego. No to zaraz, jesteś od tego, żeby oczerniać w telewizji. Tak. A jeśli znasz jakieś moje przestępstwo, idź i donieś, czy tam zawiadom, a proszę bardzo. No i co? I jajco, i nie ma. No. No to jest właśnie senatorek Nowoczesnej z Lublina. To się nazywa rzucanie słów na wiatr. Nie, to się nazywa rozpoczęcie nagonki medialnej. Jacek Bury, zobaczcie, prezentował się jako taki... Wolnościowiec. Będzie mosty budował przeciwko zwaśnionymi stronami. A zaczął od oczerniania swojego dawnego przyjaciela w Chrystusie. Wyszło szydło z worka. Goła dupa! Od razu cała Polska zobaczyła, ile warte są te nowoczesne zapewnienia o wolności i tolerancji z kręgów Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej. Także apel do uczciwych katolików. Stop prześladowaniu biblijnych chrześcijan w Polsce. Możecie już w tej chwili podpisać petycję. Jej link znajdziecie na czacie i w opisie filmu. Tam jest potrzebne imię, nazwisko, mail i kod pocztowy. Jesteśmy na etapie dążenia do celu 1000 podpisów i będziemy informować Państwa o liczbach. Na razie jest to ponad 800 podpisów i też apeluję. Myślę, że już po naszym programie, a może i w trakcie, ta liczba osiągnie 1000. Tu spinając te dwa wątki, zobaczcie, z Bukowskiego chciano zrobić pedofila, żeby to, co mówił o komunizmie, nie mogło dotrzeć do ludzi. Ze mnie robią w Polsce sekciarza. Zobaczcie, jak ci komuniści nie są odkrywczy. Muszą kłamać, muszą oczerniać, żeby prawda nie docierała do ludzi. Bo kiedy prawda dotrze do ludzi, to oni przegrali. To oni są bez szans. Bo naprawdę ludzie chcą prawdy. Może nie wszyscy. Ale na pewno żaden człowiek nie powie, ja chcę być oszukiwany. To dopiero już w Matrixie dopiero to widzimy. Nie? Że tam jednak
już w tej takiej ostatecznej rozgrywce do Księgi Apokalipsy można by, to wtedy jak ma zapłacić życiem albo wybrać kłamstwo, czyli zapłacić życiem za prawdę, a wybrać kłamstwo i dobrobyt, nawet pozorny, ale jednak wybierze to drugie, większość ludzi. Ale tak w takiej przestrzeni publicznej, medialnej, to ludzie nie chcą takiego kłamstwa na chama, nie? Takiego ordynarnego oszukiwania. Stąd dlatego oczernianie tych, którzy mówią prawdę. Ale już niektórzy, nawet tacy bardzo ekumeniczni przecież przedstawiciele kościołów protestanckich, akurat chodzi o tak zwanego biskupa Jerzego Samca, zwierzchnika kościoła ewangelicko-augsburskiego. Nie, no czego tak zwanego? No oni mają taką nomenklaturę. Oni niestety się upodobniają strasznie do katolików dzisiaj. Ale mówi takie poczekaj, słowa. Mogę tylko wtrącić. Kiedyś każdy pastor luterański, no to poczytywał sobie za chlubę być jakimś odrębnym od kościoła rzymskokatolickiego. Bo ale, wzięli się od Lutra, no, tak? No bo właśnie kościół katolicki zdradził Jezusa, no a luteranie stanęli przy Biblii, przy Jezusie Chrystusie. No to był zaszczyt według pastorów luterańskich. Dzisiaj niestety oni się tak poupodabniali. Zresztą biskup Samiec, jakbyście zobaczyli, no to on będzie wyglądał jak biskup katolicki. Też jakiś taki łańcuch, też jakiś kolorek taki amarantowy jakiś zrobi, też jakąś koloratkę se przypnie. Przecież oni, mówię o prawdziwych luterańskich pastorach, zawsze się odróżniali od katolicyzmu. Nie chcieli mieć z tym nic wspólnego. Nie? Także trochę wstyd, że ci luteranie dzisiaj już nie mówią na siebie pastor, tylko ksiądz. Nie? No i ten biskup Samiec się tak kreuje na podobieństwo biskupa katolickiego. Ale przynajmniej w sferze słownej mówi tak. Osobiście nie zgadzam się na znak równości Polak-Katolik. Polskie społeczeństwo jest zróżnicowane, są w nim osoby różnych wyznań, różnych religii, a także ateiści, powiedział Katolickiej Agencji Informacyjnej prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Czyli robisz ty wyłom można powiedzieć... No my się jako lodołamacz. ...bagienku protestanckim w Polsce i takie słowa zaczynają padać. No może to jest mała jaskółka, ale może jednak jakiś... Protestanci... ...jakiś początek czegoś wielkiego. Dzięki temu, co my robimy i dzięki temu, jak protestanci widzą, jak nas traktuje państwo polskie, na które też przecież płacą podatki i ich przodkowie przelewali krew, przecież wielu luteran umarło za Polskę, także wielu pastorów luterańskich, także w czasie okupacji, kiedy mieli łatwość, bo 2/3 Niemców w czasie II wojny światowej, czy przed II wojną światową to byli luteranie, czyli polscy luteranie, jeśli by się chcieli stać Volksdeutschami, mieli bardzo łatwą drogę. A praktycznie nikt, mówię o całych tych społecznościach Śląska Cieszyńskiego czy innych miejsc skupisk luteranów, nie przeszedł. Wielu pastorów zapłaciło życiem za wierność Polsce. Nie? Także oni wiedzą, że ich przodkowie, często ojcowie albo dziadkowie, płacili krwią za Polskę, polscy protestanci, nie? Podobnie jak polscy Tatarzy i tak dalej. I teraz widzą, że podpisem idzie urawniłowka, że towarzysz, naczelnik mówi, że jest tylko kościół katolicki i nihilizm. Czyli luteranie polscy to nihiliści według Kaczyńskiego. Dokładnie. Zaczyna coś im świtać. Bardzo się z tego cieszę, modlę się, żeby rzeczywiście teraz protestanci polscy stanęli w wyłomie. My otworzyliśmy, można powiedzieć, wyważyliśmy wrota. Ludzie już chcą prawdy, już wiedzą, że jest protestantyzm, wiedzą, że jest Jezus Chrystus, wiedzą, że jest Biblia. No to teraz tylko stańcie do apelu. No i koniec. Nie, to naprawdę niewiele trzeba, żeby zmienić oblicze Polski duchowe. Tylko trzeba twojej niewielkiej szczypty odwagi, naprawdę niewielkiej teraz. Na początek podpiszę petycję na stronie citizengo.org, link na czacie w opisie filmu. A mówiłeś do polskich protestantów, a teraz apel do uczciwych katolików. Prosimy bardzo ten krótki materiał wideo z wczorajszego spotkania niedzielnego. To jest taki krótki apel do katolików. Do uczciwych katolików, bo tylko z tymi w ten sposób warto się komunikować, apelować do czegoś. Przypomnijcie sobie rok 2010, gdzie zarówno PiS, no ale do polityków to nie apelujemy, bo do chlewa się z apelami nie będę udawał.
ale do uczciwych ludzi, którzy nas znają z tamtych czasów. Kiedy wy byliście w poniewierce, kiedy was prześladowano, kiedy was nazywano sektą smoleńską, to kto przy was stał? Jak nie pamiętacie, zobaczcie sobie film Krzyż. Pospieszalskiego, wielkiego katolika i prawicowca, i Ewy Stankiewicz. Kto przy was wiernie stał? Tak, zgrzytaliśmy w sercu, w myśli na wasze bałwochwalstwo. Odmawianie jakichś tam różańców, modlenie się nie wiadomo do czego i tak dalej. Ale macie prawo to robić. My wam mówimy prawdę na ten temat. Ale nigdy nie przyszłoby nam do głowy zabierać wam prawa. Bo pokazaliśmy, ryzykując swoje zdrowie i życie, żeśmy tam was ochraniali. Bo właśnie wtedy szefowa klubów warszawskiego Gazety Polskiej zadzwoniła. Panie Pawle, coraz więcej ataków na ludzi modlących się pod krzyżem. Musimy zorganizować ochronę, warty. Mam już na jutro górników, ale kto będzie we wtorek? Czy możecie być wy? Tak, będziemy. I byliśmy. I nie tylko wtedy, i wiele jeszcze innych razów. Nawet małe dzieci. Dzisiaj już duże. Zobaczcie sobie na filmy i krzyż. Ile, Korneliusz, wtedy miałeś? 7 lat? 6? 9? 8? 8. Zobaczcie. Ewa Stankiewicz mówi, ale idź spytaj taty. A Korneliusz mówi, ale w tej sprawie ja nie muszę pytać taty. Ja sam wiem. To jest wychowanie tajemniczej sekty z Lublina. Wtedy się wam to podobało. Wtedy daliście to do telewizji. A dzisiaj wasi koledzy wyzywają nas od sekt. Liczę na was, że wam też sumienie nie pozwoli przejść obojętnie od tej hańby rządu RP i pisowskiej telewizji i radia. Że wy również podpiszecie tę petycję. Że wy, tak jak my wtedy, was to niewiele kosztuje, bo podpis, a stanięcie tam, gdzie bandy Palikota, nowoczesne bandy Palikota, naprawdę czyhały na życie i zdrowie tych ludzi. I myśmy tam w dzień i w nocy byli. Od was chcemy, żebyście tylko kliknęli, podpisali petycję. To jest apel polskiego protestanta do uczciwych polskich katolików. Ja też przypominam tym wszystkim katolikom, tym dziennikarzom katolickim, którzy nocnikarzom. Też się, proszę no dobra, bardzo, no to już mów po swojemu, włączyli w tą nagonkę na Kościół Nowego Przymierza, na protestancki Kościół Biblijny, że ci wszyscy, którzy są dla nich bohaterami w dzisiejszym świecie, a którym nie jest na przykład ich przywódca duchowy papież Franciszek, czyli Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, premier Węgier Viktor Orban, prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, a także w przeszłości na przykład premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, czy prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, byli protestantami. W sprawie oni zbawienia mówili to samo co my. Protestanci, nie katolicy i rzeczywiście może to być dla niektórych polskich katolików wielkie, wielkie zaskoczenie. Teraz nawet chyba portal W Polityce czy coś takiego opublikował zdjęcie Wiktora Orbana z Nikiem Wójcicem, również protestantem, ewangelizatorem. I podpisane to było nawet już na tym katolickim portalu. Obaj są protestantami. Także no to... Kiedyś to zdanie, czy to słowo nie przechodziło przez usta katolickich publicystów, kiedy tak, pisali o Wiktorze Orbanie. Nawet mówiłem, że Mikołaj Rej to katolik według niektórych publicystów katolickich. Widać, że teraz oni pójdą inną drogą, będą chcieli podzielić protestantów na lepszych i gorszych. Nie? Że są tacy protestanci, tacy, no jacyś, nie wiem, liberalni, czy jak ich nazwać, tacy, z którymi się da pogadać. No i są sekty protestanckie,
takie jak właśnie Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, które radykalnie stoją przy Jezusie Chrystusie i z nimi nie da się wejść w żaden kompromis. W sumie to jest prawda, że z nami na temat Jezusa Chrystusa i Jego Słowa no nie da się wejść w żaden kompromis. Nie? Ale w sprawach publicznych, no to pokazaliśmy, że możemy z katolikami współdziałać, bo pod krzyżem na krakowskim przedmieściu nikogo nie pytaliśmy się, ani nikt nas wtedy nie pytał, a jak się dowiedział, że jesteśmy protestantami, to się nawet cieszył wtedy. No właśnie. Wtedy, jak to się mówi, koło tyłka było gorąco, no to protestanci nawet z sekty Chojeckiego byli dobrzy. No a teraz są niepotrzebni, bo już mamy władzę, no to będziemy ich niszczyć. Pytanie tylko, czy protestanci w Polsce kapną się w tej taktyce, że najpierw najbardziej takie, które da się nazwać etykietką radykalne, odetnie się skrzydła. Potem takie gdzieś middle, a na końcu przyjdą po was. Pytanie o zjednoczenie polskich protestantów, zjednoczenie oczywiście w dobrym celu. Mówiłeś o tym, że z nami da się współpracować w sprawach publicznych, to ja jeszcze jeden wątek zaproponuję Państwu, właśnie wątek akcji przeciwko aborcji. Tutaj ten prezydent Donald Trump, przez niektórych polskich katolików tak krytykowany, on właśnie sprzeciwia się aborcji. Najnowszy raport, który podał portal LifeNews.com, wskazuje, że prezydent Donald Trump był odpowiedzialny za wycofanie finansowania w sprawie 900 placówek, które albo wykonują, albo promują zabijanie dzieci. To dzięki temu protestanckiemu prezydentowi nie będzie już finansowania tych aborcyjnych placówek. No, w Polsce ważne wydarzenie 1 listopada zbliża się, czyli polska premiera tego no, chyba najgłośniejszego filmu pokazującego prawdę o mordowaniu dzieci. Film uderzający. Będziemy o tym mówić, cały program poświęcimy temu tematowi niebawem, ale już kiedy myślicie o kinie 1, 2, 3 listopada, to pamiętajcie, ten film to jest must see. To nie ma dyskusji, żeby tego filmu uczciwy człowiek, niezależnie co myślisz o aborcji, niezależnie czy jesteś tam katolikiem, protestantem, ateistą, po prostu to zobacz. Bo to jest w czystej postaci wiedza medyczna i wiedza z doświadczenia kobiety, która przez to wszystko nie raz przeszła. Po prostu film bezcenny moim zdaniem, ale mówię więcej, jeszcze o nim porozmawiamy. Rzeczywiście wszelkie środowiska lewackie, antychrześcijańskie chciały zablokować emisję tego filmu najpierw w Stanach Zjednoczonych, potem w Kanadzie. To się dzięki Bogu nie udaje i ludzie masowo idą na te filmy. Pytanie o Polskę, czy też masowo ludzie pójdą na ten film? To jest bardzo ważne pytanie. To zobaczymy, można powiedzieć, stan duchowy naszego narodu po tym, ile ludzi pójdzie do kina na ten film. Film Unplanned, nieplanowany, już 1 listopada w polskich kinach. Listę kin, które będą pokazywać ten obraz, znajdziecie na stronie internetowej dystrybutora Rafael w Polsce, w Lublinie, Kino Bajka i Multikino. Zapraszamy. Jeśli mogę jeszcze wrócić do tych prześladowań chrześcijan, bo kiedy myślimy o prześladowaniach chrześcijan, no to nam się wydaje, że to tak jak za Nerona, nie? Że taką zrobią arenę, tam będą latać te lwy i pożerać chrześcijan wpuszczanych na arenę przez jakichś siepaczy, nie? Owszem, tak mogą zrobić, tak jeszcze za Hitlera robili podobne rzeczy, polowania na ludzi. Tak dzisiaj w komunistycznych Chinach traktuje się i chrześcijan, i wyznawców, na przykład Falun Gong, czy na przykład Ujgurów, muzułmanów, czy buddystów w Tybecie. Dokładnie tak się, komunizm nie ma względu na religię. Wszystkim strzeli w łeb. Można tak powiedzieć, nie? Dlatego też prosiłem dzisiaj w tym porannym apelu Pomyśl Dziś, także ateistów tam, etc. Mówię, kim jesteś? Mnie to nie obchodzi. Ale jeśli wspólnie nie staniemy po stronie wolności, to najpierw odbiorą ją nam, a potem wam. No, tego w Polsce niestety niewielu ludzi, dociera do nich ta prawda.
I teraz chciałem was zaprosić na to, co powiedział jeden z czołowych intelektualistów protestanckich Stanów Zjednoczonych, rektor jednego z największych protestanckich seminariów SBTS w Stanach Zjednoczonych. Kentucky. To jest największe protestanckie wyznanie, czyli południowi baptyści, około 30 milionów ludzi w samych Stanach Zjednoczonych. I jedno z ich flagowych seminariów, Kentucky, Louisville. I tam właśnie dr Moller, jeden z najczęściej zapraszanych intelektualistów chrześcijańskich w przeróżnych dysputach na temat dzisiejszego chrześcijaństwa. Mieliśmy wraz z Euniką przywilej w 2015 roku rozmawiać z nim. Cały wywiad możecie znaleźć już teraz w wersji z lektorem na naszym kanale. A teraz chciałem was zaprosić na to, co 4 lata temu dr Moller mówił, jak będzie się w Stanach Zjednoczonych prześladować chrześcijan. My tego doświadczamy w Polsce katolickiej na każdego dnia. Jeszcze było za Obamy, przypomnijmy, ale teraz już dzięki Bogu jest Donald Trump i to się zmienia, ale no, nie było ciekawie w Stanach Zjednoczonych, kiedy byliśmy tam. W 2015 roku, prosimy bardzo. Podróżujemy po Stanach Zjednoczonych i spotykamy się z biblijnymi chrześcijanami. Wygląda na to, że obawiają się oni, że chrześcijanie w Ameryce przegrywają wojnę kulturową z lobby liberalnym. Spodziewają się niedługo prześladowania chrześcijan w Ameryce. Jakie jest pańskie zdanie na ten temat? Myślę, że stoimy przed rzeczywistym zagrożeniem, że chrześcijanie spotkają się z dyskryminacją, sprzeciwem, utratą pracy, jawną dyskryminacją i utratą wolności religijnej. I to jest nasza ogromna troska. Muszę powiedzieć, że jestem onieśmielony, mówiąc o tym braciom i siostrom w Polsce, ponieważ uważam, że słowo prześladowanie powinno być przeznaczone dla tych, którzy przeszli prześladowania takie jak polscy chrześcijanie w czasach komunizmu. I czego doświadczają chrześcijanie na Bliskim Wschodzie i w innych państwach islamskich. Nie chcę stwarzać wrażenia równości. Tam ludzie tracą życie, są chłostani, bici, oddzielani od rodzin, zamykani w więzieniach za wiarę. Nie obawiam się tego w najbliższym czasie. Ale obawiam się, że chrześcijanie, którzy będą zmuszeni do wyboru między wiernością Biblii a wpływem na kulturę, będą kuszeni, by dokonać złego wyboru. Tutaj, to był 2015 rok. Tutaj taki przykład z naszego tego jeszcze wspólnego kiedyś życia z Jackiem Burym. Jego pierwsza żona, Gosia, którą serdecznie pozdrawiam, właśnie była pracownicą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na polonistyce. Zdaje się, że chyba już tam doktorat robiła. I właśnie z tego powodu, o którym mówi tutaj dr Moller, właśnie takich łagodnych prześladowań z powodu tego, że nie była katoliczką, że nie miała katolickiego ślubu, została wyrzucona z uczelni. Także Jacek Bury powinien o tym chyba coś wiedzieć. A to nas nazywa sektą. Dołączy się do tych prześladowań. Tu w jakiś sposób ograniczamy swobodę ludzi, a przecież jego pierwsza żona została wyrzucona z roboty ze względu na Jezusa Chrystusa. Nie przeze mnie, tylko przez rektora KUL. No a o nich nie powie sekta. Niekonsekwencja, ale będziemy o tym informować w kolejnych programach. Wysłaliśmy również do mediów te przykłady manipulacji i mijania się z prawdą Jacka Burego. Zobaczymy, czy któryś dziennikarz odważy się napisać i zaprosić pastora Pawła Chojeckiego. Ten, który zaprosił Jacka Burego, żeby na mnie pluł, czy da mi prawo obrony? Proszę bardzo, no prosty test.
apel do RMF FM. Słuchajcie, mamy też nie lada gratkę, płyty Anioł i Skrzypce oraz Biel Joanny Życzniok z Kościoła Wolnych Chrześcijan w Palowicach. Będziemy prezentować na naszej antenie tę muzykę, te utwory. Również tutaj są takie utwory, jest to, można powiedzieć, poezja śpiewana, modlitwa w formie piosenek. Myślę, że będziecie bardzo zainteresowani. Jeżeli komuś będzie się podobać ta muzyka, piszcie. Mam nadzieję, że zamówimy niebawem do sklepiku wtedy, a będziemy puszczać w naszych programach, bo już mamy pozwolenie od Kościoła w Palowicach, który pozdrawiamy serdecznie. I pozdrawiamy Joannę Życzniok. A po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, ten krótki materiał, o którym przed chwilą mówiłeś, temat do uczciwych katolików, ateistów, etc. I jeszcze zaproszenie dla dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w niepodległościowym wyzwaniu Fundacji Twój Ruch oraz projektu IPP Young. Prosimy o wysyłanie rysunków, memów, krótkich filmików, wierszy i tak dalej, forma dowolna, o szeroko rozumianej tematyce patriotycznej i wolnościowej. Pracę przyjmujemy do 31 października. Wysyłajcie je na kontakt@twójruch.net. Serdecznie Was do tego zachęcamy. A ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję również. Do zobaczenia. Dzisiaj chciałem się zwrócić do uczciwych katolików, ateistów, nie wiem, buddystów, polskich Tatarów, no nieważne. Ci, którzy czują i myślą po polsku. A co to znaczy? Czuć i myśleć po polsku. Owszem, miłość do ojczyzny. Ale od wieków cechowała nas miłość do wolności. I to nie wolności dla siebie tylko, ale do wolności też dla innych. Inaczej mówiąc, człowiek wolny wtedy dopiero cieszy się swoją wolnością, kiedy widzi, jak inni się nią cieszą. W momencie, kiedy byłbym otoczony przez ludzi, niewolników, no to moja wolność nie smakowałaby mi tak samo, niż jakbym się poruszał w środowisku wolnych ludzi. O tym pamiętali nasi przodkowie. Dlatego Rzeczpospolita słynęła z tego, że dawała wszystkim wolność. Przyjeżdżali z całego ówczesnego cywilizowanego świata, żeby zażyć czegoś niezwykłego w innych państwach, czyli wolności. Potem w XIX wieku nasi tułali się po całym świecie, bijąc się za wolność naszą i waszą. Dzisiaj, jak wiecie, prosimy was o pomoc, niewielką, żebyście tylko kliknęli, poparli naszą petycję do rządu RP, by zaprzestał prześladowania jednego z chrześcijańskich biblijnych kościołów, Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Nie chodzi mi o współczucie, nie liczę też na jakieś wyrazy solidarności, ale liczę, że rozsądni ludzie rozumieją, że jeśli przyjdą po nas, jeśli nas wykończą pierwszych, jeśli nam odbiorą prawo mówienia o tym, co myślimy, krytykowania takich poglądów, jakich chcemy, to później przyjdą do ciebie i zabiorą twoją wolność w swoim interesie. Podpisz petycję.